Przestań mnie bić! Poczekaj, dobra. No, co robisz? No, skrzydłem teraz? Nie ciebie, no. Ej, czy ja mogę spłonąć z tyłu twojego tego? Nie. A, szkoda. Myślałem, że mogę. Ty patrz na to. Robisz? Nie trafiłeś go. O, trafiłeś go. Dzień dobry, cześć, was bardzo serdecznie, jestem Paweł Miejski oraz Berber. Siema! Cześć. No tu się dzieje? Berber nas bije hydrą. Tak. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj testujemy hydrę. Jako windę. Jako windę, tak. Berber, zobaczymy, ile wytrzyma. Nas do góry. Jak ale najwyżej. Powolutko. No nie, jak najwyżej to może niekoniecznie, bo ja to po prostu cały odcinek praktycznie. A gdybym teraz się strzelił w pysk, to co by się stało? No, dobra. Testujemy. Ujujujujujujuj. No, ryzykownie. A bo my jesteśmy w organizacji. Tak, dlatego właśnie tak specjalnie, żeby nie było problemu. Nie, 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 nie! Dzięki! Próbuję was dostarczyć, to znaczy was. Teraz, was? Ja cię nie dotknąłem nawet. Jak to nie, to swoja wina wszystko. Nie, potknął się ślisko, ślisko. Tak, jest, spadaj! Tutaj. Boże, bydełko miałeś na tym. O, leci, o, leci, nie. Leci kot. Oj, to tam nie miał mydełko na. Bo tam skórka od banana leżała. A, wiecie, może ja was będę próbował dostarczyć na przykład na taki budynek, co tu jest. No spoko, dawaj. Dobra, ale poczekaj, wiesz co proponuję? Spróbujmy jeszcze ten, tak wiesz, jakieś maszyny na przykład. Maszyny już teraz? Wózki inwalidzkie. Wózek inwalidzki? To zawsze mówisz? Dobra. Oszukałem. Dobra, czekaj, chodź tutaj, Bert. Spróbujemy na razie na sucho jeszcze. No, bez tego. Potrącił mnie. Bez maszyn, ale spróbujemy pójść jeszcze z maszyną na pewno jakąś. No tak, bo to myślę, że utrzyma się maszyna spokojnie na tym. Tak. Jestem. O. Jak on w ogóle delikatnie pilotuje, skupany. No widzisz, to musi bardzo delikatnie. Musi być bardzo delikatnie. No, już chyba nie jednak. Patrz, nie, nie dotykaj! Ląduj! Ląduj, bo spadnę! Ej, zsuwam się delikatnie za bardzo cały czas. Ej, zsunął się, weź się obniż trochę. Ja się opalałem na tym, opalałem się na tym, na górze. No. Dawaj. Trzeba chyba tutaj stanąć. Na dach proszę, do góry. Tak, winda. Właśnie, na sam dach. Na pierwsze wywinduj piętro. Nas. Jak to król Julian powiedział. Tak. Jak co, co, co? Wywinduj mnie. Wywinduj mnie. Na pierwsze piętro proszę. Nie, 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 miśklik. Miśklik. Proszę bardzo, dobra, co? Nie! Uiiiiiiiiiiiiiiiii! O, przeżyłem. Macie wasz dach. Macie nasz dach. Przeżyłem na szczęście. Dobra. Ej, zawieź nas na ten w ogóle. Na Maze Bank. Kurde. Nie, poczekaj, choć pójdziemy do tego, na ulicę. Jak chcesz pomocy, by zejść? I ten. Obniż się. Ja zejdę sobie tak normalnie. Nie, dawaj. Użyję grawitacji. Postaw się bokiem. Idę wezwać motocykl. Ej, no kurde, nie mógł się tam. Nie wiem, czy nie bez wykłada na początek. No nie, nie bij mnie, zostaw mnie. Przecież nic ci nie robię. Ale moja postać zemdlała. Okej, dobra. A umiera. Nie wiem, myślałem, że ten chodnik jest trochę mi bardziej miękki. No jak miał to... Co mi zrobił? Ej, wypchnęłoś mnie. Ale ja ci nic nie robię, proszę. Laser strike. Co wy robicie tutaj? No mnie zepchnął z dachu. Wyskie jeszcze raz tak zrób. Dawaj. Weźmy blazerka może. Ja po prostu teraz... To tak działa w ogóle? Stoję w miejscu teraz, nic nie robię. Ops. Potknął się. Okej, okay. Dobra, już tam jadę. Już tam cisnę. O kurde! Co tam się dzieje? Ej, ja sobie na miaturkę zostało. Czekaj, ja sobie włączyłem nagrywanie miaturki. Jeszcze raz. O, dobra. Dawaj, Berber, skaczemy. Hop! Co wy robicie? Jak polecie? Ej, patrz na to! Patrz na to! Pokaż. Podejdź mi pod tyłek. Nie! Okej. Okay. Szura! Się rozsmarował. Szura pyskiem po tym. Weź tam stań na tym, jak to się nazywa, koło tego... Koło lampy. Ja ci wjadę... kładem na plecy. Jorzech cię widział. Okej. Kurczę, muszę się dobrze przycelować. Nie, tu się tak nie da łatwo, bo tu jest... Chodź na tą niższą może, bo ta jest za bardzo... Tutaj, widzisz, schodami sobie wjeźdź, tędy. Tam jest tej schody. Sam sobie wjeźdź. Sam sobie wjeźdź. Sam sobie wjeźdź, o. Nie wie... Herbert! No nie widzę cię, że tam stoisz nawet. Trochę do lewej, trochę do lewej. No nie! Nie, to chyba nie przejdzie. Ja sobie zamówię się motorek. Ja tylko muszę tak stać. O, i ty po prostu wskoczysz na mnie tak lekko. No.
Lekko! Ucało mi się skubane. Poczekaj. Hops. Pani kapcia na skrzydle. No, nie ma innego wyjścia. Czekaj! Dobra, chodź tu do nas. Chodź tu do nas, tutaj jest bardzo zabawnie, zobacz. Nie! Dziękuję. No patrz, co za łeb normalnie, znowu spadł. No bo ja chciałem, ale to mnie zapytało. A weź tak pompuj do góry tak mocno teraz, zobaczymy czy wytrzyma. Zrzuci go na bank. Nie, patrz, jak tylko do góry, to... Nie, czekaj, zwolnij, bo zjeżdżam! Nie, dawaj, nie, pompuj go! Stary, jaki stunt ty tu robię? Pompuj go! O. Aha, bo cię grawitacja pcha do dołu. Tak. Do... Ej, dobre! Nie! Zrzucił go. Leci na łeb! Nie, wylądował. O, stary, umarłem! Mówiłem, że walnie cię w tyłek jest najbardziej śmiercionośne? Bo ty zsiadłeś z niego chyba. No Berbert! Jajkami uderzyłem po prostu o siedzonko. Jajkami o siedzonko? No tak! Ty, zaraz wezmę RPG, się dziwisz. Nie. Żartowałeś. To sobie uważaj, dobra. Tak. Uważaj sobie. Chodź, spróbujemy coś mocniejszego. Chodź, pojedziemy po auto. Jakieś. Tak! Weźmy jakieś autełko. Dzięki. Tylko czekaj, bo tu chyba nie wejdzie dwie osoby. Tu są auta. Luke. No, nie wejdą dwie osoby. Dobra, ja pojadę tam po auto. Chodźmy po auto. Berbert, podwieź mnie. Tylko jakiś, czekaj, jakiś kompakt by się przydał, niewielki. Podwieź mi auto. O. No ej. Myślę, że to będzie dobre. O, tak. Okej. Okay. Dobra, Berbert, ustaw się tam ładnie. Nad moją głową skłany. Skie, chodź, wsiadaj do auta. Twojego? No tak, no, że dwa auta nie weźmiemy. Myślałem, że dwa weźmiemy. Jestem. Dobra. Dawaj. I teraz spróbujemy wskoczyć na Berberta. O, byczki. Można tym mniej ostromym, nie? Bo to jednak samochód będzie mocne uderzenie. A co ty, jak żabka jakaś. Wzbija się w ogóle. No nie? To w ogóle wjedziemy do niego? No pewnie, że tak, patrz. Skupany. O. Pa, czekaj! O, ręczny, nie! Ciągnij ręczny! Dobra. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Mniejszy rozpęd. To się musi udać. I tak większy rozpęd. Po tych rakietach. Że to nie wybuchło jeszcze. Nie, że to jeszcze nie walnęło. Tak się wykrzywiły te rakiety, nie wiem czy zauważyliście, ale... Jak się wykrzywiły, co? Zalatały, no. Poczekaj! Nie ruszaj się! No nie ruszam się przecież. Chyba... Nie, chwila. Cofnij się. O! Bo tak. O! Dobra. W górę! Troszkę wolniej. Chowam się. Troszkę wolniej. Czekaj, bo mnie przechylasz sobie na jedną stronę. No co, bo tu skieje! No co ja niby! Jezu. Ja żyję! Żyję! Dzięki, jednak nie. Solidarność. Ale żyłem chwilę. Ale żył. Powiem tak. Po prostu samochód jest okej, okay, ale skieje jest za gruby i przez to właśnie przeciążało całą hydrę. Jak skieje jest za... Nieprawda. Za tłusty jesteś i tyle. I już masz pograne, aż na to. Ała! Dobra. Nie strzelaj. Nie będę strzelał. I ląduję na nim. Nie. Jak ląduję na nim? Nie, słuchaj, to zróbmy inaczej. To teraz ja będę kierował hydrą. Ty wyrzucił go? Dobry pomysł, Paweł. Zamiana. Berbert, weź jakieś coś do tego. Do ustawienia na hydrze. Ja nie mam, no. Auta tam są, proszę auto wziąć. O, albo skie grubasa. No co skie grubasa? Dobra, tu się ustawię. Skie? Co ty robisz? Nie! Don't shoot me, bro! Jesteśmy przecież razem w ekipie. Ale Weberta mogę rozwalić. No właśnie. Na pysk spadłem. Widzisz, zabija cię grawitacja, a nie ja. No ja wiem. Dobra. Dobra, bierzemy coś ciekawego. Dobra, aż tutaj się ustawię, proszę bardzo. Muszę za bramę wyjść, tak? Chyba. Trochę zezłeś się. Okej. Okay. Czym ty wjeżdżasz? Dobra. Też tam idę. Dobra, Skie, wsiadaj do Berberta czy coś. Równoważę to. Bo właśnie, Skie musi być z drugiej strony, żeby działał jako przeciwwaga. Dobrze. Przeciwwaga robię, poważnie? Tak. Czekaj. Pompuj! I
stary, nie mogę wystartować, za pusty jest ten samochód! Uś, trzymam się, trzymam się, trzymam się! Już nie. Dobra. Nie, to musimy znaleźć coś mniejszego. Tak, po prostu tak. Słaby kierowca, tak? Coś ty powiedział? Słaby kierowca, ewidentnie. Powiem ci tak ogólnie, że zwykły samochód osobowy spoko. Quad, motocykl, spoko. Ale Tuwa już nie podniesie. Jak ale widzisz. Musimy przetestować jedną rzecz. Jak ja cię mam wyrzucić z kokpitu? Chcesz mnie wyrzucić z kokpitu? Jak to się robiło? A na E. Na E? Dzięki! Świnia. Na tym widziałeś tak można. No bo mnie zabił znowu. Ale to ja zmieniam po prostu ten. To jest nowy kolejny odcinek, gdzie mnie zabijają. No proszę cię. Paweł, ja zaraz przyniosę pojazd, który trzeba sprawdzić. Ale chyba nie czołg, co? Nie czołg. Na pewno się uda. Ogólnie kopci... silnik jak się wyłączają, to źle czy dobrze? No, dobrze! Troszkę źle, no. To idealnie, dobra, szczerze. Nie, to spoko, to jest takie... może być, nie? To ja sobie zamówię mojego miniacza może, co? Może mini poradzi. No, no mini czekaj. Powinno dać radę. To idę. Mini kupa? No, mini kupę. Mini kupę zamówisz, dobrze, okej. Zrobię mini kupę na tym parkingu. Ja ewentualnie, wiesz co może zrobię już? Co? Polecę po swoją hydrę. Myślę, że zastrzelisz się. Nie, nie, Paweł, zostaw. Ale ona mnie gaśnie, ja już nie jestem w stanie wystartować, ledwo co? Ale dasz radę, spokojnie. Nie, ale totalnie ona Paweł, już nie postaraj się, ale tak? Ona się idealnie nada do tego testu, co chce zrobić. Aha, czyli wiadomo, że się rozwali, okej. O nie. O, czołg! Nie. Dobra, poczekaj na mnie, zamówię tylko autko! W takim razie ląduję. Na pewno wystartujesz. Nie rozwalaj go jeszcze! Tak, czołgiem, na pewno! Mechanik, ja już wylądowałem. Dawaj, odbieraj telefon! Okej, poczekaj, muszę się wycofać. To nie to. O. Easy. Dobra. Okej. Co tu zrobiłeś? No wjechał czołgiem na mnie, no co myślałeś, że co się stanie? To za łobuz. Nie dali mi zobaczyć tego. Podwieź mnie, podwieź mnie. Tak daleko do auta muszę biec. No dobra, do hangaru mnie podwieź. Bo to jest ten mechanik jest dziwny, powiem ci szczerze. On się w ogóle nie stara. Chyba muszę go zwolnić. O, czekaj. Moim mechanikiem dobra. Dzisiaj będzie Berbert. Prosto proszę do tego. Ten hangar jest po prawej. O, tutaj, ten no, ten. Trochę do lewej. Trochę do lewej. O, ten. Trochę do prawej, trochę do lewej. O, ten. Tak, dokładnie. Pancerne drzwi, jak widzisz, nie rozwalają się. Wrum. Jedziemy do was. Znaczy jadę. Dobra. Ja i mój zespół. Dawaj. Wstawiam zdro. Co za gościu, normalnie. Kaj, wy jesteście. Dobra, weź tam jakiś pojazd, z którym będzie można, że tak powiem, wjechać na hydrę i jakoś tam przetestować. Don't shoot me, bro. Okej. Okay. O nie. Trafił mi w tylne koło. Hangaru, zaraz wyciągnę jakiś pomp, pojazd, hydrę. Który nada się. Tak, żeby udźwignąć, no w razie to czego. Ja jestem tutaj. Tylko pamiętaj, że moja hydra jest różowa, nie? Więc. O nie. No. To. Co nie? Co się dzieje? Co zwalnąłeś? A, rozwalić ten. Dobra. Okej. Okay. Weź tą hydrę, Berberstone, byś mógł. Rozwaloną. Dobra, już lecimy. Nie możesz wziąć hydry rozwalonej, jak ona jest rozwalona. W sensie mają odsunąć stąd. A, dobra, że czołgiem. Patera. Skoczył na dobra, mnie. Już tam dolatuje. Zara bida. Uwaga, ląduje. Nie widzę, co się dzieje. Dobra, to wiesz co, tym mini cooperem weź po prostu z tego większego po prostu. Albo czekaj. Albo dobra, werbę przesunął właśnie. Okej. Okay. No co robi cargo bob w ogóle? Stoi. Okay. Normalnie stoi sobie? Żowa hydra. No. Dobra. Gotowy. O. Jestem. Dobra i teraz powolutku. Musisz manewrować. No co robię cały czas? Ja próbuję tylko pompować w górę. Znosi cię. Spokojnie, ale ja właśnie jak będę zacznę przechylać skrzydełka czy coś, to wiesz, automatycznie będzie problem, że jest tak, chyba pobijemy rekord. No chyba tak. Dawaj, w górę! Paweł, pilotka, to jest! W górę, dziadu! Pro. Ty tylko pompujesz, ja tu robię całą robotę. Ty nic nie robisz w ogóle. Jakbym zaczął przechylać, to zaraz byś spadł. Nieprawda! Prawda! Nieprawda! O, kurde, spadam! Nie, spokojnie, widzę, obserwuję cię. Obserwuję. No ja próbuję jakoś wyrównać, ale nie za bardzo mogę. Wiesz, że teraz mam maksymalny ciąg do góry? Tak? Tak.
Ja już tylko trzymam W. Czyli to moja zasługa jest całkowicie. Patrzcie, to auto jest idealne po prostu, słuchajcie. Jakbyście chcieli kiedykolwiek podróżować właśnie Easy Classic, to jest najlepsze rozwiązanie. Tak. Plus Easy Classic. Na górze w ogóle tego. Na górze auto. A czemu ty masz z tyłu takie kółeczka? Jakie kółeczka? Takie na skrzydło, takie kółeczka są z tyłu. Już nie ma. To jest podwozie. Aha, teraz widzę dopiero, dobra. That's how magic works. Ej, patrzcie, tak. Po raz pierwszy. Samochód, tak wysoko. Jak jestem wysoko. Gdzie wy jesteście? U góry, nad lotniskiem. W chmurach. Tak, mega wysoko. Mega wysoko już. Ja co, kurde, trzymam W, żeby nie spać stąd w ogóle. Ja podejrzewam, że za chwilę możemy wybuchnąć, bo... Chociaż, czekaj, nie wiem. Jak wybiera presję, to tak. No, właśnie wywala presję cały czas. Jaką presję? Spokojnie. Uuu, nie! Nie, lecę! Spadam! No i puścił się! Ty, żeby na mnie nie spadł. Nie! On jest? Kręć się! Nie. Ląduje! Jo, jak wy wysoko byliście. Ląduje! Na kółeczka, idealnie! Dziękuję, na kółeczka! O! Jak tu było lądowanie cudowne! No nie? Pilot tam w ogóle daje 2 na 10, ale kurde, moje lądowanie było idealne. To się było bardzo wysoko. Pilot był kurde słaby. Bardzo wysoko był. Jak tak słaby pilot? Gdyby nie pilot, bylibyśmy wyżej jeszcze. Toś ty powiedział? To wszystko przez pilota! Toś ty powiedział! Nie, Berbert! No nie! Jak lecę! Leciałem, stary. Dobra, weźcie jakieś inne auto teraz na testy. Zobaczymy, czy to tak przypadkiem było, czy nie. Czekaj! Panie Bertbercie. Dobra, już jedę. Proszę się opanować. To był strzał ostrzegawczy. Panieskie, proszę się opanować. Co pan robi? No już. Berber, bierz furę. Dobra, uwaga, ląduje. Gdzie? A, dobra. Na tobie. Ui, o nie, zmiażdżył mi twarz. Ja sobie polatam. Dobra, poczekaj. O, ops. Hop. Co za łosik normalnie. Dobra. Okej. Okay. Dobra, Bert. Hop. Proszę na mnie wjechać. Ten co wjechał na niego. Dobrze, teraz tylko ładnie się ustaw. Oj, chwila. Czekaj, no. Ja tu będę. No ja dobra, muszę jeszcze raz. Dobra, drugie podejście. Podejście numer 2639. Okej. Okay. O. Co jest? Nie spać tak, no kurde. Spalił mi silnikiem chyba. Czemu? O, dobra. Co tu się w ogóle stało? Ostrożnie, okej. Okay. Dobra, skie, dobiegasz? Lecę. Panie skie, proszę szybko dobiec. Lecę. Musiał być tłusty, co poradzę. Ogólnie dymi się silnik, więc nie strzelajcie już. Nie, nic nie róbcie. Tamtą policję. No hej! Boże... Nie mogę wskoczyć skie, ciebie. Szybko. A nie mogę wskoczyć. No to weź od boku, a nie od tyłu. No to idę. Mnie zachodzisz. To za łobuz. Jestem. Dobra. Oj, ściąga! Silnik pada! Ściąga nas! Dobra. Trzymaj się, szopie! Opanowałem, jest, dobrze. Jest okej. Okay. Ej, stary, wyżej, nie mogę polecieć. Co? Normalnie Berbert jest za tłusty. Czekaj, spokojnie. Nie, ja wszystko. To wszystko jego wina. Silnik pada! Poczekaj! No co za... Który to taki? Co za obóz? Ty łobuzie! Ale co ja niby... Przeczytaj komentarz! Przecież ja umarłem przed tym! Przed tym umarłem? Tak? Przed tym? Przecież ja umarłem! Teraz padniesz! You will fall to someone will take you down! Nie! O nie. Przecież to nie była moja wina. Tak, nie była twoja wina, w ogóle. Oczywiście, że nie. Kto normalnie przepił czekoladkę Berbertowi na auto? No Berbert, sam. Tak, sam się przepił, tak? Wziął w rękę, wyciągnął i normalnie przyczepił czekoladkę. No tak było, no scam. A do tego się nie da wsiąść. Ja myślałem, że można wsiąść do tego auta. No to no było tak średnio no scam ogólnie. Nie, no tak, to ja jakieś takie wypalone trochę. Czego Berbert ma myśli takie dziwne, że tam zawsze coś rozwalić, ja nie wiem. Nie, ja ci zaraz normalnie dam zaraz myśli. Nie, bo co to było w ogóle? Halo? Co? Kie? Co? No kurde! Wypad.
okna. Wiesz, właśnie chodziłem na ten, na śmietnik z snajperką. Co? No widziałem. Prawda! To szopy na śmietnikach zawsze, nie? Taka sytuacja. Nie, daj spokój. Normalnie. Czemu bierzecie ten samoloty? Świnie. Tam jesteś świnia. Jesteś szopem. Jesteś świnie w ogóle. To jest gorsze. Już was, jadę po was już. DNA świni pokrywa się z ludzkim w miarę. No pewnie. No, a szopskie to już nie. A szopskie to już nie, dokładnie. No. Szopskie jest najlepsze. Także pamiętajcie, bo nie. Ty trafiłeś! Berber, twoja kolej! Seria samolotowa! Berber, don't do this, bro! Tego nawet nie widzę. Słuchajcie, moi drodzy, tym symbolicznym akcentem musimy kończyć ten odcinek, niestety, bo zrobiło się już ciemno w grze. Nieprawda! Nie oszukuj! Tak, nie, po prostu ciemno jest. Jest już ciemno. Jest już ciemno. Umrzyj tutaj, kurde. No. No patrzcie, co za... A, dorwałem się do tego. Dorwałem się do jakiegoś sprzętu dobrego. O nie, pika mi już! Jak mi rozwalił szybko, skubany. No, bardzo dobrze. Dobra, trzymajcie się, pa, pa. Trafiłem? Trafiłem. Dobra, na końcu wiesz, dorwałem. Jaki... Tak, jak prawdziwy szop, prosto w plecy. Jak prawdziwy, normalnie zdrajcu z Chopin. I ty, Brutusie? Zdrajcu z Chopin. O nie, strzelają do mnie! A trafiłem go jeszcze. Jej!